Mega Avalanche, Francja, Alpe d'Huez, wyjazd na wyścig zainicjowany przez naszych przyjaciół Kuzbora i Diabła. Wybraliśmy się tam z gwoździem. Wyścig polega na tym, że startuje się w 500 osób na raz i wnosi do przejechania trasę, która ma około godzinę. Pojadę tam na pewno za rok, bo jest to niesamowite przeżycie. Start wspólny z milionem osób i nie wiadomo, co się dzieje dookoła, nie wiadomo, kto jest w ogóle za tobą, gdzie, czy z prawej, czy z lewej. Z Alpe d'Huez wybraliśmy się do L2A. Też bardzo fajna miejscówka. Wiele tras, dobrze przygotowany bike park. Mistrzostwa Polski w tym roku były w Szczyrku, super trasa, super miejscówka, jak zawsze w Szczyrku, super. No nasze starty, no niestety trochę chyba nie pykło. Tomek miał super piąte miejsce, z którego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. No ale niestety Gwoździ miał glebę podczas finału, a ja niestety przebiłem oponę, także trochę średnio. No a dzisiaj byliśmy z Gwoździem na Żarze. W Międzygrodzie Żywieckim testować trasę, która została przygotowana na 7 Puchar Polski. Zostały wykopane na niej bardzo fajne chopki i jest super. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide?